Witajcie w dzisiejszym odcinku. Sprawdzimy sobie, czy warto robić zlecenia z klubu motocyklowego. Generalnie mówiąc, w tym filmie pokażę Wam jedno zlecenie, ile na nim zarobię, w jakim czasie je zrobię, no i sprawdzimy potem, czy będzie po nim jakiś cooldown. Zacznijmy jeszcze od wymagań na samym starcie. Udajmy się na stronę z nieruchomościami, bo musicie spełnić jeden warunek, żeby móc grać te zlecenia. Mianowicie musicie mieć siedzibę klubu motocyklowego. Najtańsza na promocji kosztuje 140 tysięcy i wydaje mi się, że będzie ona najlepszym wyborem, bo jest ona na środku mapy, a te misje, z tego co pamiętam, są zarówno na Zadupiu, jak i w mieście. No więc dobra, odpalmy sobie jakąś z tych misji. Jak widzicie, nie grałem tego za wiele, bo grałem tylko 3. I szczerze mówiąc, nie wiem, które najbardziej płacą, no ale myślę, że chyba podobnie wszystkie. Więc może weźmy sobie jeńca. Dobra, mamy uratować klienta, mamy czas, to jest 30 minut widzę. To nie muszę Wam pokazywać nakładki Steama z godziny, bo po prostu mamy czas pokazany. Więc dobra, gdzie mamy ten cel, jeszcze zobaczymy. Na posterunku policji, czyli fajnie, blisko. No i dobra, mamy jeńca, teraz wsiądźmy sobie do auta policyjnego. No i zaraz będzie trzeba po prostu zgubić ginę. Może zadzwonię do Lestera od razu, żeby zobaczyć, czy przez Lestera można zgubić tę policję. A jak nie, to po prostu pojedziemy sobie do tunelu, żeby ich zgubić, bo tak będzie najprościej. Więc zobaczmy, czy idzie zadzwonić do Lestera. Tak, można zgubić ginę, fajnie. Mamy 4,8 km, więc blisko. Dam Wam jeszcze, że w tym tygodniu na tej misji jest premia 2 razy kasy IRP dla wszystkich graczy, a dla osób opłacających GTA Plusa jest 4 razy kasę IRP. Ja gram na PC, więc nie mam możliwości opłacania GTA Plus, więc jak ktoś z Was ma tego GTA Plusa, to niech sobie pomnoży mój zarobek razy 2. No i dobra, zbliżamy się do punktu, gdzie mamy oddać jeńca. Wychodzi na to, że zrobię tą misję w 6 minut, bo było po prostu 30 minut wcześniej i zobaczmy, ile będzie kasy. 44 tysiące, no trochę bieda, szczerze mówiąc. No ale zobaczmy jeszcze, czy będzie cooldown. No dla osób, które mają GTA Plusa, byłoby to 88 tysięcy, więc kasa całkiem fajna by dla nich była. Ło, super, jeszcze nawet na wytwórnie mi się włączył. Więc niestety nie zobaczę, jak wygląda to z cooldownem. Więc będziemy musieli sobie zrobić jeszcze jedno zlecenie, wychodzi na to. No i dobra, idziemy sobie do tablicy. I zobaczmy, dev bike albo życie, albo ucieczka z więzienia. Weźmy sobie może dev bike albo życie. I zaś czas na zrobienie tego to jest 10 minut. Czyli będzie po prostu łatwo widać, w ile czasu to zrobię. Swoją drogą kolejne zlecenie zrespiło mi się w mieście, więc w sumie nie wiem, czy nie lepiej się opłaca mieć siedzibę w mieście teraz. Oczywiście siedzibę w mieście pod tę misję z klubu motocyklowego, które robimy. No i dobra, mam motor dev bike, więc spadamy już stąd. No i dobra, zbliżamy się do punktu dostarczenia dev bike'a. Powiem Wam, że to jednak będzie podobnie do poprzedniej misji. Czyli wychodzi nam tutaj czas 6 minut. Bo mamy 24 minuty i 10 sekund. A, jeszcze wrogów trzeba zabić, więc jednak nie, będzie trochę dłuższa. No i dobra, było 22 minuty, dostałem za to 57 tysięcy. Więc no widać, że już trochę lepiej. Bo 8 minut, ale i tak jest to słabo opłacalne. Odszukajmy sobie nową sesję i udajemy się do siedziby klubu motocyklowego. Po prostu się szybciej przeniesiemy tam, żeby sprawdzić, czy jest jakiś cooldown, czy nie. Nie opłacałoby mi się lecieć na opresorze MK2 z tego względu, że trwałoby to dłużej. Jestem już w siedzibie klubu motocyklowego i zobaczmy, czy mamy jakiś cooldown, by móc zrobić kolejną misję. No i też widzę, że jest jakiś błąd, bo nie zaliczyło mi kasy do dochodu na tablicy za wykonane zlecenie, a je po prostu wykonałem. Spróbujmy zaś wziąć jeńca, czy się da? Tak, da się, nie ma cooldownu, więc fajnie. No ale mimo wszystko ta kasa nie urywa 4 liter, jeśli chodzi o premię 2 razy kasa IRP. I wydaje mi się, że mimo wszystko opłaca się to robić tylko i wyłącznie dla osób, które opłacają GTA Plus. Bo one wtedy po prostu mają więcej kasy. Ale fajne jest to, że można robić to solo. No i dobra, to już było wszystko, co miałem Wam do przekazania w tym szybkim filmie. Trzymajcie się do następnego filmu, pa pa.